Witajcie. Dopiero co mogliście zobaczyć film, gdzie jednocześnie zniszczono aż 15 drapaczy chmur. Wydarzenie miało miejsce latem 2021 roku w mieście Kunming, znajdującym się w Chinach. Każdy z tych nowych budynków, który zburzono, był odporny na zniszczenia, a budowa ich wszystkich kosztowała setki milionów dolarów. Dlaczego? W skrócie, Chiny są w dużych kłopotach. Chińskie towary przestają być pożądane na świecie, kurs juana jest obecnie jednym z najgorszych w ostatniej dekadzie, a największe chińskie miasta toną w długach. Wszystko to dzieje się na tle napiętych stosunków między USA a Chinami i jeszcze większej koncentracji ogromnej władzy w rękach jednej osoby, czyli prezydenta Xi Jinpinga. Mit o tym, że Chiny w bliskiej przyszłości wyprzedzą USA, rozpada się na naszych oczach. Co więc poszło nie tak w kraju? Dlaczego Chiny są tak naprawdę dużo słabsze, niż może nam się wydawać? O tym usłyszycie w dzisiejszym wideo. Zacznijmy od faktów. Wielkość gospodarki chińskiej w 2022 roku wyniosła 17,7 biliona dolarów. To drugie miejsce po USA, które osiągnęły 23 biliony. Tak niewiarygodny wzrost był podyktowany przede wszystkim ogromną rezerwą taniej siły roboczej. W 1981 roku populacja Chin osiągnęła miliard. Od tego czasu przyjęto w tym państwie politykę jednego dziecka na jedną rodzinę. Przez 35 lat w Chinach istniał zakaz posiadania więcej niż jednego dziecka. Kobiety, które naruszyły tę zasadę, zmuszano do aborcji, nakładano niewyobrażalne grzywny i eksmitowano z domów. Również z powodu tej polityki zmienił się stosunek mężczyzn do kobiet. Dziesiątki milionów Chińczyków w ogóle się nie żenią, przez co gwałtownie spada wskaźnik urodzeń. Rezultat takiej polityki był katastrofalny. W 2022 roku populacja Chin zmniejszyła się o 850 tysięcy w porównaniu do 2021. Ostatni raz liczba ludności zmniejszyła się w 1961 roku z powodu strasznego głodu, który to pochłonął życie dziesiątek milionów Chińczyków, ale potem populacja stale rosła. Dopiero niedawno chińskie władze zaczęły rozumieć implikacje swojej polityki i w 2021 wycofały się z polityki jednego dziecka, ale było już za późno. Populacja Chin nieustannie się starzeje. Obecnie w kraju 1/5 to emeryci. Chiny nie mogą już polegać na swojej słynnej taniej sile roboczej, która w połączeniu ze stosunkowo liberalną polityką gospodarczą gwarantowała biliony dolarów z inwestycji i niewyobrażalny wzrost gospodarczy. Ponieważ liczba osób sprawnych do pracy maleje, a potrzeba utrzymania wysokiego rozwoju gospodarki nadal pozostaje, Chiny nie mają innego wyjścia, jak wycisnąć maksimum z populacji zdolnej do pracy. Jednak z roku na rok sytuacja jest coraz gorsza, ponieważ przybywa emerytów i coraz mniej osób pracuje na finansowanie emerytur oraz służby zdrowia. Oczywiście cały ciężar spada na młode pokolenia Chin, które nie są w stanie sobie z tym poradzić. Już teraz 80% wszystkich fabryk w Chinach jest niepełna, a Ministerstwo Edukacji przewiduje, że do 2025 roku będzie niedostatek 30 milionów pracowników. Problemy z populacją to jednak tylko część tego, z czym aktualnie zmagają się Chiny. COVID-19 również okazał się dużym ciosem dla kraju. Myślę, że doskonale zdajecie sobie sprawę, że ten kraj najbardziej na świecie został dotknięty pandemią. Aby zwalczyć wirusa, chińskie władze wprowadziły politykę tzw. zerowej tolerancji dla COVID. Sprawy jednak nie poszły zgodnie z planem rządowym. Rdzeniem tej polityki było poddanie absolutnie wszystkich ludzi kwarantannie, co wynikało z wyjątkowo surowych obostrzeń chińskich władz. Setki milionów ludzi od miesięcy nie opuszczało swoich domów. Czasami dochodziło do tego, że drzwi wejściowe były zaspawane na amen, żeby czasem ludzie tylko nie złamali kwarantanny. Niezbędne minimum żywności do przeżycia było dostarczane dronami. Ludzie byli siłą wyprowadzani z domów i umieszczani w specjalnie stworzonych obozach do kwarantanny. Nie trzeba wspominać o tym, że konsekwencje dla gospodarki były w tym przypadku katastrofalne. Sektor usług, produkcja, turystyka praktycznie przestały istnieć. Połowa autostrad w Chinach była zablokowana. Porty morskie działały nieefektywnie. Chiny to jedno wielkie przedsiębiorstwo, największa na świecie fabryka iPhone'ów, w której powstaje 70% wszystkich urządzeń na świecie. W związku z polityką rządu przeciwko COVID-owi kilkadziesiąt tysięcy pracowników fabryk zostało zamkniętych w środku na wiele miesięcy.
Doszło nawet do protestu, co dla Chin jest zjawiskiem bezprecedensowym. W podobnej sytuacji znalazły się tysiące fabryk w całym kraju. Miliony ludzi żyło i pracowało bez możliwości opuszczenia placówek swoich przedsiębiorstw. Tak więc powoli dochodzimy do coraz ciekawszych zjawisk. Spójrzcie na ludzi na tych zdjęciach. Wszyscy mieszkają aktualnie w nieukończonych wieżowcach. Nie ma tam okien, wody, światła, ogrzewania czy też toalet. Na tym zdjęciu kobieta niesie wodę na 14 piętro, którą wzięła z lokalnego zbiornika. Ten 67-letni mężczyzna, aby skorzystać ze wspólnej toalety na dziedzińcu wieżowca, schodzi za każdym razem z 13 piętra. Popatrzcie na niedokończone miasta przypominające miasta duchów. Aż nie chce się uwierzyć, że ma to miejsce w Chinach, prawda? Wszystko to jest konsekwencją największego kryzysu na chińskim rynku nieruchomości. Nieruchomości stanowią 1/4 chińskiej gospodarki. Dlatego to, co się dzieje teraz, stanowi poważne zagrożenie dla całego systemu. Jest to znany fakt, że w Chinach deweloperzy stosowali praktykę sprzedawania mieszkań, które nie zostały jeszcze wykończone, przy jednoczesnym ciągłym finansowaniu budowy z jej wpływów. Jednak w pewnym momencie władze wydały ustawę, która zdecydowanie ograniczyła możliwości finansowania dużych deweloperów. Wszelkie przedsiębiorstwa budowlane znalazły się na skraju przetrwania. Doszło do tego, że w 2021 roku największy chiński holding inwestycyjny Evergrande Group ogłosił niewypłacalność. Ludzie zaczęli masowo wycofywać zainwestowane w mieszkania pieniądze. W efekcie deweloperzy firmy budowlanej zawiesili budowę. Jest to powód, dla którego aktualnie w Chinach można zobaczyć wiele mieszkań duchów. Nierzadko ludzie, którzy wydali swoje ostatnie pieniądze na mieszkanie, zmuszeni byli do mieszkania w niedokończonych budynkach. Władze chińskie nieszczególnie się przejmują tymi osobami. Władza skupia się bardziej na globalnych problemach gospodarczych. Najnowsze przedsięwzięcia Pekinu mogą chwilowo pomóc głównym deweloperom uniknąć niewypłacalności, ale daleko im jeszcze do przekonania ludzi do ponownego kupowania niedokończonych mieszkań. Kryzys takiej skali na rynku nieruchomości to efekt skrajnie błędnych decyzji ekonomicznych chińskiego rządu, co świadczy o tym, że krajem rządzą nieutalentowani politycy, którzy często popełniają wielkie błędy. Wcześniej w partii miała miejsce rywalizacja pomiędzy różnymi wpływowymi grupami, które awansowały dzięki bardziej utalentowanym działaczom, ale w wyniku postępującej uzurpacji władzy przez Xi Jinpinga na pierwszy plan zaczęli wychodzić działacze partyjni, których dominującą cechą była bezwarunkowa lojalność wobec przywódcy, a nie umiejętności biznesowe czy profesjonalizm. A teraz pora porozmawiać o najgłębszym problemie Chin, czyli problemie, który w przyszłości może doprowadzić do upadku tego kraju, a którego komunistyczna partia Chin nigdy nie będzie w stanie rozwiązać. Przede wszystkim to, co Xi Jinping zrobił od czasu, gdy został przywódcą Chin w 2012 roku. Odwiedził on Narodowe Muzea Historii Chin ze wszystkimi najwyższymi urzędnikami i ogłosił nowe przykazania dla każdego Chińczyka, które zasadniczo stwierdzają, że przywrócenie historycznej wielkości Chin jest głównym zadaniem wszystkich Chińczyków. Chiny wprowadziły ideologię rewanżyzmu i rozpoczęły totalnie ideologiczne pranie mózgu. Propaganda osiągnęła niewiarygodne rozmiary, a całkowita władza partii została jeszcze bardziej wzmocniona. Istnieje stały elektroniczny monitoring wszystkich dziedzin życia. Należy zrozumieć, że w takich warunkach żaden biznes nie będzie czuł się komfortowo i coraz więcej prywatnych firm stanie się własnością państwa. Jako przykład niech posłuży AliExpress, który miał zostać znacjonalizowany przez władzę z powodu konfliktu z jego założycielem Jackiem Ma. Pekin zaostrzył regulacje w wielu branżach, dotykając przede wszystkim gigantów technologicznych. Wyobraźcie sobie, że Alibaba przez ten okres się zubożyła dwukrotnie. Największe chińskie korporacje technologiczne straciły niesamowicie dużo pieniędzy. Kuaishu Technology – minus 104 miliardy dolarów, Ping An – minus 66 miliardów dolarów, Tencent – minus 65,5 miliarda dolarów. Rating inwestycyjny Chin na arenie międzynarodowej jest obecnie niższy niż kiedykolwiek. Z powodu tej polityki wielkiego przywódcy narodu coraz więcej dużych i małych firm opuszcza Chiny i przenosi się do takich krajów jak Wietnam, Indie, Tajlandia czy Indonezja, gdzie również jest sporo taniej siły roboczej. Zgodzicie się zatem, że niewielu inwestorów chciałoby zainwestować swoje miliony w biznes, wiedząc, że państwo może w każdej chwili zmienić zasady gry.
Do tego dochodzi też stanowisko Chin w sprawie rosyjskiej inwazji na Ukrainę, która rozpoczęła się, można powiedzieć, z błogosławieństwem Xi Jinpinga, który liczył na szybkie zwycięstwo agresora. Chiny miały nadzieję, że w ten sposób zdobędą dodatkowe atuty w rozwiązaniu tzw. kwestii tajwańskiej. Przy eskalacji napięć z Tajwanem niewykluczone, że w przyszłości Xi Jinping będzie próbował przejąć władzę nad tą wyspą. Odrzucenie niepodległości Tajwanu zostało po raz pierwszy zapisane w chińskiej konstytucji. Eksperci podkreślają, że każdy ruch w kierunku inwazji byłby globalnie szkodliwy dla światowej gospodarki. Zwiększy też izolację Chin i przybliży je do bezpośredniej konfrontacji militarnej ze Stanami Zjednoczonymi. Jedno jest pewne, Chiny z dużym prawdopodobieństwem będą musiały zmierzyć się ze spowolnieniem własnej gospodarki. Z oficjalnych źródeł wynika, że w 2022 roku wzrosła ona tylko o 3%, nie osiągając zakładanego poziomu 5,5%. Udział eksportu w gospodarstwie Chin od dawna utrzymuje się na poziomie ponad 40%, co czyni kraj zbyt zależnym od spadającego popytu w Europie i USA. To konsekwencja małej klasy średniej w Chinach, która powinna rozwijać konsumpcję wewnętrzną, a jako odsetek bogatych i biednych jest po prostu bezwartościowa. Chiny są wyjątkowo niezadowolone z globalnego kryzysu konsumpcyjnego spowodowanego przedłużającą się wojną w Europie Środkowej, dlatego też Xi Jinping przedstawił swój plan pokojowy, który w rzeczywistości był daleki od realizacji. Zastanówmy się nad pytaniem, czy wierzycie, że podane przez Chiny nieprawdopodobne dane gospodarcze mogą być prawdziwe? Trzeba wspomnieć, że jedynym oficjalnym źródłem danych o chińskiej gospodarce jest Państwowe Biuro Statystyczne, które jest całkowicie kontrolowane przez partię. Oficjalnie gospodarka Chin w 2022 roku wzrosła o 3%. To bardzo niski wskaźnik, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że w ciągu ostatniej dekady gospodarka rosła średnio o 8% każdego roku. Niezależni eksperci sugerują jednak, że wzrost ten wynosił nawet mniej niż 2-2,5%. Problemem jest nie tylko biuro statystyczne. Nie zapominajmy o tym, że Chiny są całkowicie przesiąknięte chęcią przypodobania się przywódcom partii. Każdy dyrektor państwowego przedsiębiorstwa przede wszystkim będzie martwił się o to, że przełożenie wysokich wskaźników na realny wynik jest dla nich bez znaczenia. Zdarzają się również przypadki, w których dane zostały zniekształcone, gdy zmieniano liderów lokalnych komórek partyjnych po to, aby nowy urzędnik wykazywał lepsze wyniki. Przykładowo pod koniec 2015 roku miał miejsce przypadek, w którym jedna z chińskich prowincji wykazała przychody o 127% wyższe od rzeczywistych. W ciągu ostatnich dekad Chiny wypracowały sobie wizerunek potężnego kraju będącego na drodze do światowego przywództwa. Jednak za imponującymi wynikami gospodarczymi i wspaniałą infrastrukturą niewielu zauważyło, jak sporo słabości kryje ten kraj. W końcu Chińczycy nie są pierwszym krajem, który próbuje dogonić oraz wyprzedzić Stany Zjednoczone. To wszystko na dziś. Jeżeli dowiedzieliście się czegoś nowego, dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz i do zobaczenia wkrótce.